Gliwic na podbój świata? W Obrumie wierzą, że to możliwe. W realizacji ambitnych celów ma pomóc PL01 Koncept, wóz wsparcia bezpośredniego naszpikowany nowoczesną technologią. Projekt gliwickiego zakładu spotkał się z gorącym przyjęciem na tegorocznych targach przemysłu obronnego w Kielcach. PL01 Koncept przyciągnął uwagę swoim efektownym wyglądem. Jednak to parametry techniczne mają przede wszystkim stanowić o jego konkurencyjności w przemyśle zbrojeniowym. Ten czołg zawiera systemy obrony aktywnej. Innymi słowy, on jest wyposażony w urządzenia, w tym wyrzutnie rakiet, które zwalczają nadlatujące pociski, rakiety i inne urządzenia, które mają zamiar zniszczyć ten pojazd. Czołg będzie wyposażony w bezzałogową wieżę. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo żołnierzy znajdujących się w korpusie pojazdu. Planujemy zastosowanie materiałowo zupełnie nowych urządzeń do ochrony pojazdu, a więc nie ciężkiego uzbrojenia aktywnego, ale nowoczesne materiały, pancerz ceramiczny, bądź pancerz tytanowy, które są znacznie lżejsze i zwiększają tym samym możliwości manewrowe. Na polu walki pojazd ma służyć do wsparcia sił lądowych. Będzie lekki, niewielki i bardzo mobilny. Te cechy mają zapewnić swobodne prowadzenie działań wojskowych w miastach i na terenach zamkniętych. W Obrumie liczą, że gliwicki czołg będzie wykorzystywany nie tylko przez polską armię, ale także przez zagranicznych odbiorców. Chcielibyśmy, aby się to spełniło, aby ten czołg stał się wyposażeniem sił zbrojnych także innych krajów NATO, nie tylko Polski. W najbliższych dniach Obrum wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jeśli takie fundusze zostaną pozyskane, a idea zostanie zaaprobowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w ciągu 3 lat przygotowany zostanie prototyp pojazdu. Po kolejnych 2 latach powinna rozpocząć się produkcja seryjna.